ten marsz ma charakter rewolucyjny. Chcemy ogłosić ważną zmianę społeczną w naszym kraju. Zmianę, którą nazwaliśmy koniec ery Dorobkiewiczów. Szlachetna paczka zrodziła się z takiego mojego buntu na sytuację, którą widziałem w naszym kraju. Druga połowa lat 90. to okres, kiedy bardzo wielu Polaków zbiedniało. Pod koniec lat 90. w Polsce było 4 miliony ludzi w skrajnym ubóstwie. Wtedy sobie pomyślałem, że przynajmniej 4 miliony ludzi w naszym kraju już dorobiło się. Wystarczyłoby, żeby ci, którzy dorobili się, podzielili się z tymi, którzy nie mają, tym, co mi zbywa. Już by nie było biedy. Ale okazało się, kiedy ten pomysł zacząłem realizować, że jednak w naszym kraju wielu ludzi było w myśleniu Dorobkiewicza, czyli myślało o tym, żeby było dobrze mnie i moim. Ideał człowieka biznesu w tym czasie polegał na tym, że jest w miarę uczciwy i ma rodzinę. I było bardzo trudno zmienić tę sytuację. Paczka zaczęła się rozwijać dopiero po otwarciu Polski na Unię Europejską. 2010 rok, ale nastąpiła zmiana. I ta zmiana nie jest tylko w naszym kraju, to jest zmiana globalna. Ona wychodzi w licznych badaniach i polega na tym, że dla wielu ludzi na świecie w tej chwili zarabianie jest już zwykłe. Po prostu zarabiają. Pieniądze nie mają w sobie żadnej magii. Zarabiają i pytają się, co dalej. Ja cytuję tutaj głos moich przyjaciół, przygotowałem ich do ślubu i pytam się, co po ślubie? A on mówi, minimalizujemy. Ja mówię, jak to minimalizujecie? No minimalizujemy, nie chodzi o to, żeby mieć, ale żeby się dziać. On jest architektem, on jest lekarzem, potrafią zarabiać, ale tak naprawdę chcą smakować życia. Nie chcą żyć dla pieniędzy, nie chcą żyć dlatego, żeby robić zakupy, chcą po prostu żyć. W moim środowisku są biznesmeni, którzy mają biznes globalny w 34 krajach. Pytam się, jak żyjesz? On mówi, no jeden pokój, w pokoju mam łóżko, krzesło, szafę, no bo muszę mieć coś na ubrania, biurko i Biblię. Nie potrzebuję więcej rzeczy. Jakby nie żyję po to, żeby mieć, tylko żeby się dziać. Proszę Państwa, dla mnie osobiście jako idealisty po tych latach zimna, to było okropne dla mnie, po tych latach zimna, kiedy nie było z kim porozmawiać o ideałach, nagle ci ludzie pojawili się jak przebiśniegi. Nagle ten ma ideały, tamten ma ideały, ten chciałby, żeby było lepiej, tamten by chciał, żeby było lepiej. To jest w ogóle niezwykłe, to jest magia. Paczka i Akademia, wzmacniamy ten trend. Bo wielu ludzi już czuje, że nie wystarcza im to, co robią do tej pory, nie wystarcza im to, jak żyją. Chcieliby czegoś więcej, nie wiedzą jeszcze, jak to zrobić. Zacznę więc od tego, że raport o biedzie, który przygotowujemy, jest ciągle dla nas przerażający. Ja już myślałem, że Polska jest gdzieś dalej, ale jeżeli ja czytam w raporcie 15% rodzin, których my pomagamy, a których jest choroba, żyje za złoty 60 na członka rodziny dziennie. Złoty 60 na członka rodziny. Jeżeli 30% osób starszych, którym pomagamy, ma 7 zł na dzienne utrzymanie, to dla mnie to jest ciągle okrutny kraj i ja mam nadzieję, że my ten kraj zmienimy, że znajdziemy tych ludzi, którzy potrzebują pomocy, że ich zmotywujemy. Ważną zmianą, którą wprowadzamy, jest to, że odpowiedzią na biedę nie może być to, że czym więcej pomagania, tym więcej potrzebujących. Dlatego chcemy tak pomagać, żeby ludzie nauczyli się zarabiać. Od tego roku Paczka to również projekt Paczka i Akademia, uczenie wolontariuszy umiejętności biznesowych, jak więcej zarabiać, jak lepiej wydawać pieniądze, potem wysyłam ich do rodzin w potrzebie, do dzieci, żeby zrobili audyt, żeby popracowali nad nimi, żeby te rodziny zaczęły sobie radzić w życiu. W 2013 zbudowałem taką strategię, że nie wiem, czy będzie paczka potrzebna w 2020 roku, czy będą jeszcze takie biedne rodziny, mam nadzieję, że nie będzie, ale że będziemy się wtedy specjalizowali w tym, żeby uczyć ludzi, jak zarabiać. Zarabianie jest proste tak naprawdę, tylko trzeba to mieć w głowie, a na przykład taką podstawową rzeczą w zarabianiu jest to, że nie możesz myśleć, że ty chcesz zarabiać. Musisz myśleć o tym, czego potrzebują inni i za co ci zapłacą. Przecież to jest w ogóle piękna cecha, tak? Że nie myślę o sobie, o swoich potrzebach, tylko myślę o potrzebach innych, a oni mnie za to płacą. Przecież to jest wyraz miłości, tak naprawdę. Ci, którzy kochają, jakby z natury mają tendencję do tego, żeby więcej zarabiać. Wszystkie pozostałe nasze projekty w tym roku, które odpalamy, na przykład Sztuka Teraz, Era Dorobkiewiczu, już kupili sobie drugi telewizor, trzecią pralkę, czwartą lodówkę, a teraz mogą mieć dzieło sztuki. Moda na Polskę, projektanci, którzy są razem z nami, Erę Dorobkiewiczu, którą kończymy, ludzi, którzy myśleli tylko o sobie i o swoich, a otwieramy się na zarabianie, na większe pieniądze i na wzajemną pomoc. I tyle.